Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj zagramy sobie w co? W Brawl Stars. Tak jest widzowie, lubię tą grę, ostatnio mi się w nią całkiem przyjemnie gra, mam nadzieję, że wy też ją lubicie i dzisiaj jest znowu moja siostra ze mną, bo ze mną się najlepiej gra. Siemano. Siema. Ze mną się najlepiej tu gra? Tak, bo tylko z tobą gram. Aha, okej. Okay. Otwieramy Star Dropa i zobaczy, co tutaj takiego nam ciekawego z niego wypadnie. Dobra, no nic ciekawego. O, jeszcze kolejny, dobra, otwórzmy kolejnego. No na co my... O, jeszcze jeden! Bardzo rzadki, dobra, uwaga, sprawdźmy to. Dobra, monety. Jeszcze jeden? Co jest grane? Dlaczego tak dużo? No, bogato, bogato. Wow, jeszcze ekspa jakiegoś, dobra, dobra, za darmo możemy to jeszcze... Dobra, ile tu jest rzeczy w ogóle do odebrania? Plus jeden prezent każdego dnia tego sezonu. Karnet zadymiarski, ale to ja nie mam karnetu zadymiarskiego niestety. Może sobie kiedyś kupię, zobaczymy. Ale dobra, tu wszystko mam, co powinienem mieć. Dobra, słuchajcie, dzisiaj Tosia, ja mam do ciebie bardzo ważne pytanie, bo ty znasz tą grę lepiej ode mnie. Chcę zagrać innym czempionem niż zazwyczaj. I chciałbym zagrać po prostu czymś innym. I co byś polecała? Ja? A jakie masz? Dobra, czytam ci, mam tak. Ja się nie znam. Shelly, Nita, Colt, Bullen to grałem, Brock, El Primo, Barley, Poco, Rosa, Jesse, Rico, Jackie, Frank i Mortis. Tak szczerze to nikogo nie znam, ja nie jestem taka dobra jak ty myślisz. Dobra, biorę Mortis. O kurczę, co ten Mortis wyprawia? Co on potrafi robić? Dobra, nie czekajcie. Wiem, który jest dobry, który nie wiem. Czekaj, ja bym chciał jakiegoś na odległość, który bije. Czy ten bije na Mandy. Odległość? Kto? Nie, bo ty nie masz w sumie. Mandy, ja mam Mandy. A Shelly bije na odległość? Troszkę chyba ta. Shelly, poczekaj, ja mam... A Jesse masz? Jesse miałem chyba. Czekaj, Jesse, mam. Ja nie wiem, czy ona na odległość, więc... Ona jakiś taki... Takie test stawia jakby. A Jackie? No wiem, wiem. Jackie jakiś... Nie wiem, co tu się wyprawia. No, o, dobra, biorę Rico. Rico i go ulepszam. Ulepszmy go. Dobra, ulepszam go ile się da, bo to daje jakieś... O, dobra, już nie mogę bardziej. Dobra, gramy. Zapraszam cię w takim razie do mojej drużyny. Gdzie ty jesteś tutaj? Tu, zaproś. Musisz dobra. Mnie zaprosić, dobrze. Zaprosiłem. Dobra, gramy na razie to starcie jeszcze w duosie. Zobaczymy, jak to nam będzie szło. I może zagramy sobie dzisiaj jakiś inny tryb też, żeby coś innego sprawdzić w końcu niż tylko to. Dobra, klikasz ten gotowy, czy nie klikasz? Aha, no tak, dobrze. Dobra, super, super. To gramy w takim razie. Masz passę? Niestety nie mam pasy. Ej, to dobrze, bo ja też nie mam. Dobra, no to będziemy mieli wspólną. Dobra, uwaga, lecimy. Co my tutaj możemy zrobić? Dobra, idziemy w dół. I teraz tak, bierzemy... Ja muszę ogarnąć, co robi ten... Co ten Rico robi. Wow, jakieś takie... Okej, rozumiem, co on tak strzela po prostu. Dobra. Dobrze tu... strzela. Dobrze strzela. Jest dużo pocisków, które on jest w stanie dać. Dobra, pyk. Dobra, uciekam. Uciekam. O nie, zabili mnie! Dobra, ja uciekam teraz. Dobra, jednak jestem słaby, jednak ten ból był lepszy. Jakiś ten Rico przez to, że on tak... Strasznie, no nie wiem, jakoś dziwnie. Dobra, no 5 sekund do mojego zrespienia się. Dobra, to zaraz tutaj będziesz. Ale ta postać, którą ty masz, jest fajna. Co to jest za postać? Mandy, kurczę, to by było dobre, bo ona ma dobre na odległość takie właśnie pociski. Dobra, zobaczymy, jak to nam pójdzie. Dobra, idziemy tu, strzelamy w tego. Dobra, okej, mamy to. Bierzemy tak, dobra, okej, okay, pokonałem. I za nami jest, w krzakach ktoś jest, jak co. Dobra. Ej, co no jest? Nie. No nie! Ale mnie zniszczył! Uciekam. Ej, ciężka jest ta postać do wycelowania, szczerze mówiąc, żeby dobrze trafić. No dobra, kurczę, no trochę lipa. Ciężki, Rico ciężki, nie jest taki fajny. Fajnego ma ulta faktycznie, ten z tą specjalną umiejętność jest fajna, ale niestety... jego auto-ataki nie są takie fajne. Nie, bo zaraz ja zginę. Kurczę, felek, hartofelek. Ej, dobra, ale mieliśmy drugie miejsce, czyli na plus jakby. Tak, 7. I mamy zwycięstwo, ja mam zwycięską pasę 2, ty też? Ja nie mam. A, to w takim razie ja jednak mam jakąś zwycięską pasę. No, Star Dropa otwieramy, uwaga, zobaczmy, co z niego nam wypadnie. Otwieram. Dobra, jakieś boostery, nie wiem, co to. Najlepiej jak mityczny będzie, albo jakiś legendarny. Zmieniam tego zadymiarza, muszę potrenować coś innego. Barley, co robi Barley? O nie, to jest jakiś magik, czy co to jest? Nie wiem, co to jest, dobra. Nie wiem też. Ale sprawdźmy w takim razie, sprawdźmy go, zobaczmy, co on potrafi. Dobra, wybieram go i gramy kolejne. Ja muszę potestować te postacie, ja muszę zrozumieć, o co chodzi w tej grze, co te postacie potrafią i znaleźć swojego ulubionego. No póki co Bull był zdecydowanie najlepszy, nim mi się grało w miodnie, nie? Dobra. Uwaga, jak to pójdzie? I teraz co on potrafi?
To jest jakiś czarodziej, on przynajmniej wygląda jak czarodziej. Nie masz go? No bo jest to zawodowy stół. Dobra, uwaga, co on ma? O nie, on ma takie coś! Ale słabo. Ale dobrze, patrz jak bije mocno. O, dobrze. Dobrze bije, ale... O, ale jestem taki papierem! O kurde. Mam bardzo mało życia! O kurde. O nie, chyba... O, ale szybko odpadliśmy, no to nieźle. Koniec ze zwycięską pasą. Ej, nie, ciężki, bo mam strasznie mało życia, szczerze. To się trzeba się trzymać ciągle z daleka, bardzo takie, no, ciężkie. Dobra, kolejnego zadymiarza sprawdzam w takim razie. Sprawdźmy, czy jestem sobie w stanie jakiegoś zadymiarza kupić tak o po prostu? No, tak, chyba, nie wiem. Bo ty mówisz, że jaki jest fajny, ty jaki masz ten... Kurczę, ja nawet nie wiem, jaki jest najlepszy. Da się kupić za te klejnoczki. Mandy, widzę tu, 160, no, widzę. Tylko ile ja mam tych klejnoczek? A, ja mam 20. By trzeba było je chyba sobie doładować. Czekaj, sklep. Ile kosztuje takie doładowanie sobie tych gemów? Okej. Okay. Musiałbym... Ile? Dużo! Ile? Mandy jest mega dobra, więc... Mandy jest mega dobra, ale dobra. Przynajmniej. No okej. Ja sprawdzę tego gościa, tego Mortisa. Może on będzie coś robił fajnego. Zobaczymy, ja muszę po prostu potestować te postacie, zobaczyć co one robią, nauczyć się tego wszystkiego, więc po prostu nauczmy się widzowie razem i zobaczycie moje pierwsze kroki na tych postaciach, nie? Bo jestem mocno słaby. Dobra. Ja też go mam w sumie. Też go masz? No dobra, no to... Jeszcze wersję dziewczynską. Ja właśnie nie wiem co on robi, chyba na blisko bije. Nawet ale nie wiem. Nie, on tak podchodzi. Zobacz co. No. Ło, co to jest? Tak podchodzi, no. Okej, ojej, to on jest... To ciekawe to będzie. No ale on dobry jest. Dobra, no to dobrze. Dobra, musisz obić. Ją z dwóch stron. Ty musisz obić, a ja wlatuję potem. Wow! To jest wow, co on potrafi? No, lecimy jest tam. Mocny. Nie, zabili mnie! Nie, zabili mnie! Najgorzej! Niedobrze. Mega niedobrze. Bardzo źle bym powiedział nawet, no bo, bo już oboje odpadliśmy, no i fajnie. No dobra, fajny, no ale to nie jest innego. To. Ty kogoś innego? Nie, co robi Nita? O kurczę, to jest jakiś niedźwiedź, znaczy jakiegoś niedźwiedzia ma. Dobra, biorę tego gościa. O, ty coś innego znowu bierzesz. Dobra, git. Czy testujmy, trzeba potestować te postacie, bo to jest właśnie to, no nie idzie nam, powiem więcej, idzie nam fatalnie póki co, ale tak o to chodzi, trzeba popróbować te postacie i znaleźć sobie taką odpowiednią, którą się będzie dobrze grało i wydaje mi się, że ja w tym momencie znalazłem gościa z kurczę tutaj rewolwerami. To będzie to chyba. On jest jeden z pierwszych, czekaj. Okej, on tak strzela, dobra. Ja tymi bąkami takimi. Dobra, zebrałem tego boostera tutaj, czy co to jest. I teraz tak, idę w twoją stronę. Dobra, walimy gościa. Dobra, git, super, ubity. Ja za blisko podchodzę, ja muszę bardziej z daleka działać. Dobra. Okej, wow, dobra, to jest mega dobre, co ty masz? Jakby dobre, ale ja wolę takie bardziej, wiesz, strzelanie, jakby takie strzelanie. Ojoj. Dobra. Dobra, pokonany, ej, dobra, ale jest, walimy ich na odległość. Dobra. Ale nie, łatwo. Dobra, te postacie bijące na odległość właśnie mamy, to jest to kombo. Gramy tym teraz ciągle, bo to dobra, jest mega dobre. Trzeba się trzymać po prostu z daleka i dajemy radę. Po prostu trzeba ich polować, trzeba ich tak ubijać. Więc lecimy z następną gierką i zobaczymy jak to nam pójdzie. Dobra, git. Ej, zaczynam czuć bluesa, moc. Nie? Zaczynam czuć moc, tak jest. Dobra, zobaczmy jak to pójdzie, a więc tak. W tym momencie... Zobaczmy to, dobra. Wygrywamy to. Kogo my tu mamy, jakie postacie? Ten z krukiem dziwny jest taki, w sensie taki z orłem jakby. Nie wiem jak on się nazywa. Dobra, weź tam tego, ja wezmę tego. Dobra. Wiesz, my już mamy dwa punkciki. O, u ciebie to strasznie długo zajmuje, żeby to rozwalić. No. Ale ty za to masz duży damage na takie bicie tych oponentów i taki bardzo obszarowy. Tak, ale chyba i tak wolę Mandy. No, to... fajna jest też, ale to daje, to więcej robi, wiesz, dla takiego, ona dla dobra drużyny. Ona więcej bije jakby. No. No i ciężko będzie ci tym nie trafić. Dobra, zobaczmy, o, uwaga, tak. pyk. Dobra, nie trafiłem. Dobra. Nie, idą za mną, dobra, o nie. Dobra, nie umiem sobie trafić, dobra, pyk, dostali tam. Wielkie starcie. Tak, już? No. Dobra, jest. Szybko go zabijamy. O nie! Co jest? Nie mogłem się ruszyć! Kurde, ja uciekam! Uciekaj.
O nie, dobra, ten z dynamitami jest mega mocny. O nie, uciekaj, szybko do prawej, całkowicie do prawej i do góry teraz. Poczekaj, jeszcze 3 sekundy. 3, 2, 1, 0. O nie, tam się zrespił ten gościu też. O nie, ale mamy lipę. Mnie... No ja teraz ginęłam. Nawet mnie. Uciekaj sam. Nie, 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 nie było, nie było jak, nie było jak. Dobra, no już trudno, przegraliśmy to, ale, ale drugie miejsce, to nie jest źle. No tak, to dobrze. Na plus, zwycięska pasta na plus. Dobra, dwa. To nam poszło, to ja nam poszło git. Ale, kurczę, fajny champion, ale ciężko jest z nim trafić. Jakoś ten ból był dobry, bo on na blisko był bardzo mocny i dużo, dużo tam robił. No ale dobra, git, o, bierzesz tą Mandy. No, ona jest lepsza. Dobra, dobra, a jak się nazywał ten poprzedni? Ten co ty miałeś, czy co nie, ja? Nie, ten co ty. Ems. Ems? O, no to nie mam tego niestety. No dobra, no trudno, muszę w takim razie liczyć na to, że mi kiedyś ze Star Dropa wypadnie. No albo będę musiał kupić, no trudno. Ale dobra, sprawdźmy jeszcze raz sobie, zagrajmy i zobaczymy jak to pójdzie. Wygrywamy teraz na stówę. Dobrze by było, no bo poprzedni odcinek chyba mieliśmy prawie tam 9... 9 punktów, 9 razy wygraliśmy, nie? A teraz, no, nam nie idzie tak dobrze. Dobra, więc trzeba pokombinować. No, prawie tak, no, znaczy ja miałem pasę 9 gier. No, dobra. Ja miałem mniej chyba. Okej, tu jest gościu, o nie, co on tak strzela mocno? Co o, to nie, było? Dobra. Uciekam, znaczy tutaj będę strzelać. Dlaczego? To jest niesprawiedliwe takie coś, nie. Że tak dostałem. Dobra, ty widzę bardzo bezpiecznie grasz, że czekasz w krzaku. Żeby ty, no nikt cię nie zauważył, git. Żeby ciebie, bo jak ja zginę, to już gramy koniec. No tak, tak, dobra, tu. O, Stu tam jest, chodź. Kto? Stu, taki zadymiarz. Okej. Ten, tego co bijesz. Dobra. O nie! No nie! Zagazowała no, nas! Ja też! Nie, nie, najgorzej! Najgorzej! O nie, ale dobra, zwycięska pasa jeszcze nam nie traci się. Dobra, gramy jeszcze raz, żeby ją utrzymać. Musimy ją utrzymać, więc kurczę, bo to nam daje dodatkowe pucharki. Dobra, zobaczmy jak nam to pójdzie. No dzisiaj, jak widzicie, znowu zagraliśmy ten sam tryb, ale w następnym odcinku z Brawl Starsa nagramy sobie już może jakiś inny tryb, żeby coś innego zagrać, też ciekawszego. No ale na razie spróbujmy to jeszcze. Dobra, i teraz tak, zajmijmy się tym, żeby zbierać te boksiki, bo one nam dają chyba więcej mocy mamy, nie? I życia. No, chyba tak. Nie wiem, jestem. Dobra. Idzie tutaj jakaś, ale dobra, bije ją. No, jaka? Dobra. O nie! Ten dym! Ten dym! Uciekaj! Ona jest chyba dobra, wiesz? O kurde! No Nie! Ten dym mnie bije! Ona mnie też bije! Nie! Nie, uciekajcie! Nie, jest! Upolowałem ją! Ale wygrałem tą walkę! Wygrałem tą walkę, tak! Mnie goni jakaś, ale dobra. O nie, 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 nie! Uciekaj! Dobra, tu. Dobra, tamta ściana, nie przebijemy się przez nią. Dobra, idziemy do góry. Dobra. Teraz tak, oni idą tu za nami, odwracamy się i... Dobra, odstraszyłem ich. Idziemy do góry, wyżej. Bo tutaj jesteśmy, na środku mogą nas zaatakować. Więc musimy, dobra, tu. Wielkie starcie, dobra. O, już wielkie starcie. Dobra, schowam się w krzaku. Teraz tak, widzimy gdzie są, dobra. Pyk. O nie! Co jest? Nie! Co on z nami zrobił? Ej, dobra, nie, najgorzej. No i straciliśmy zwycięską. Ale... A nie, zwycięska pasa nam się dalej utrzymuje, tak, bo drugie miejsce. To git, No dobrze, widzowie, słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pograliśmy sobie, potestowałem postacie. Możecie mi dać znać w komentarzu, które waszym zdaniem postacie są najlepszymi postaciami w tej grze i którymi najlepiej się powinno grać i które są najmocniejsze. A ja sobie może kupię je na następny odcinek i zagramy tak, żeby, że tak powiem, dać czadu. No a póki co, to tyle. Trzymajcie się, do następnego razu. Elo!